Dzień dobry Państwu. Nagrywamy ósmy wykład w tym semestrze, a szósty w czasach zarazy bez udziału publiczności. No i więc proszę Państwa, napiszemy teraz zasadę wariacyjną, ale przyznam szczerze, że tak cofając się do ostatniego wykładu, to zauważyłem, że popełniłem pewien falstart, bo uważam, że wykład powinien mieć strukturę liniową, a ja tutaj dokonałem pewnego, no zdradziłem tajemnicę tego, co się w następnym akcie będzie działo, a wydaje mi się, że jest ważne, żeby wykład matematyczny miał strukturę liniową. Także w pewnym sensie będę abstrahował od tej tajemnicy, którą zdradziłem, a dopiero potem dołączymy. Więc proszę Państwa, no, postawmy się, no, na czym polega praca fizyka teoretycznego, takiego jak Newton. Prawda? Newton uważał się za teologa. Gdyby miał wypełniać ankietę personalną, to by napisał zawód teolog, ponieważ on próbował podejrzeć, jak Pan Bóg zorganizował świat. I tak ustawmy się też w takim właśnie położeniu, niezależnie absolutnie, tu nie ma żadnej z mojej strony propagandy religijnej, niezależnie od tego, jakie są nasze przekonania, ustawmy się w postaci takiego detektywa, który chce zobaczyć, w jaki sposób ten świat jest urządzony. Oczywiście detektyw, no to musi się kierować, to niby jest praca drogą dedukcji, ale również on jakieś poszlaki poboczne musi brać pod uwagę, często coś kojarzyć. Bardzo ważną poszlaką w naszym zawodzie jest to, że te prawa, podstawowe prawa przyrody są proste i piękne. Znam fizyków teoretycznych, którzy twierdzą, że te czasy już się skończyły, że odtąd fizyka już nie będzie taka prosta i piękna, że będzie to po prostu wypisywanie jakichś skomplikowanych wzorów, jakichś częściowych modeli matematycznych, które stosują się tylko do jednego rodzaju zjawisk, a do innego w innym przedziale energii to już trzeba inną teorię stosować. No ale cóż, grawitacja jest na pewno bardzo ważnym i wszechobecnym zjawiskiem. No i ja głęboko wierzę, że ona jednak jest oparta na bardzo prostych i pięknych zasadach, więc będziemy podążali jakoś tą drogą. Więc wyobraźmy sobie, no, że Pan Bóg już się przekonał, że warto wziąć pole grawitacyjne jako jeden z budulców tego świata. No i w związku z tym trzeba by tu było zadać jakąś dynamikę, jakieś prawa dynamiczne temu polu. No i tak jak my wierzymy obecnie, najprostsze i najpiękniejsze teorie to są takie, które są wyciągane z zasady wariacyjnej. Oczywiście odrzuciliśmy tutaj ideologię Maupertuis, która mówi, że tam coś jest maksymalizowane czy minimalizowane, bo oczywiście nie jest, ale ta zasada wariacyjna powoduje, że uzyskana zeń teoria ma niezwykle ważne, piękne przymioty, z których nie chcielibyśmy rezygnować. No więc przypuszczamy, że Pan Bóg też jest tego zdania i w związku z tym On by chciał tę dynamikę zadać w ten sposób, że wymyśli jakiś Lagrangian i cała dynamika będzie z tego Lagrangianu. Od czego ten Lagrangian zależy? No od pola samego grawitacyjnego i jego pochodnych, któreśmy oznaczali
w ten sposób, prawda? Przypominam, że to jest pochodna cząstkowa gamma lambda mu nu, ale to taka notacja jest bardzo, bardzo wygodna. No i jeszcześmy powiedzieli, że ta nie można sobie jakoś zadać Lagrangianu w dowolny sposób, tak żeby na przykład zależał od trzeciej składowej, tutaj pierwszej, a tutaj zerowej, tylko żeby zależał od tych wielkości poprzez jakieś obiekty geometryczne po to, żeby uzyskane równania nie były zależne od wyboru układów współrzędnych. No i jedynym takim obiektem, jaki znamy, to jest właśnie ten tensor krzywizny. Równie dobrze mógłbym tu napisać tensor Riemanna, bo on zawiera tę samą informację, ale ze względów rachunkowych bardzo wolę to, jak Państwo zobaczycie. No dobrze, no więc przypuśćmy, że Pan Bóg by wymyślił taką zasadę wariacyjną i zorientujmy się, jakby wyglądały równania Eulera-Lagrange'a tej teorii. No więc równania Eulera-Lagrange'a to myśmy już wyprowadzili dla dowolnego Lagrangianu. One wyglądają tak, że to jest pochodna czego? No takiego pędu, który ma, po pierwsze jest numerowany tymi samymi numerkami, co samo pole, po którym wariujemy, no ale ponieważ to jest, będzie pochodna, no to ono musi mieć wskaźniki tutaj odwrotnie. I jeszcze jeden wskaźnik związany z tym kappa, delta samego pola, prawda? Państwo pamiętacie, to jest to, co ja kiedyś pisałem dla pola skalarnego, delta kappa p kappa delta phi, prawda? Jak pole było skalarne, to p nie miało żadnych innych wskaźników, tylko jeszcze ten wskaźnik czasoprzestrzenny, czyli wtedy to p było gęstością wektorową i te równania, prawda, przypominam, wyglądały w ten sposób. Przepraszam. Delta phi plus p kappa delta, no i pochodna phi po kappa, którą oznaczaliśmy phi kappa. I te równania polegały na tym, że jak Lagrangian zależał od samego pola i jego pochodnych, to pęd to był pochodna Lagrangianu po pochodnych pola, natomiast pochodna Lagrangianu po samym polu, no to była dywergencja tego p i to były równania Eulera-Lagrange'a. No w tym przypadku naszym polem phi to jest ta gamma, prawda? Ja mówiłem Państwu, że gdyby to pole jeszcze miało wiele innych składowych, no to tych pędów nie byłoby tyle, ile tych składowych, tylko jeszcze by musiały być numerowane tymi wskaźnikami, którymi jest numerowane same pola, prawda? Czyli dla pola wielowskaźnikowego to by było tak. No i właśnie tu jest ten przypadek. To jest to pole wielowskaźnikowe, czyli o to coś, to odgrywa rolę tych składowych tego pola, tutaj powinien być k, no ale pęd ma jeszcze jedną składową, tu jest to kappa, czyli oto to jest to phi k, a to jest pęd, który ma tyle składowych, ile samo pole, plus jeszcze jeden składnik czasoprzestrzenny. No dobrze, to wszystko powtórzyłem, no więc przepiszmy to w ten sposób, że to jest d kappa, czyli taka dywergencja samego tego pędu razy różniczka samego pola,
czyli to jest niby ten człon, no plus człon pochodzący z tego, gdy ta pochodna zadziała na samą gammę i oczywiście różniczkowanie po współrzędnej czasoprzestrzennej o numerze kappa jest przemienne z deltą, która jest różniczkowaniem po parametrze epsilon. W związku z tym to jest nic innego jak p lambda mu nu kappa delta gamma lambda mu nu kappa. No dobrze. Czyli innymi słowy. No więc proszę Państwa, równania Eulera-Lagrange'a polegają na tym, że pęd to jest pochodna po pochodnych gamma, a dywergencja jest równa pochodnej po samych gamma. I teraz proszę Państwa, clue programu polega na tym, że Lagrangian od pochodnych gammy zależy tylko poprzez k. Przypominamy, że k lambda mu nu kappa, ta krzywizna, to jest równa. Po prostu to są pochodne minus część całkowicie symetryczna tych pochodnych i jeszcze ten wzór obowiązuje w układzie inercjalnym, ale oczywiście nie możemy, chcemy wyprowadzić te równania w dowolnym układzie, więc wtedy jest taki człon, który ja oczywiście mógłbym zapisać ściśle, on był tutaj na tablicy, ale ja go póki co napiszę tak symbolicznie jako człon kwadratowy w gammach. W każdym razie pochodna Lagrangianu, który zależy tylko od krzywizny, po pochodnych gamma, no to te pochodne wchodzą tutaj. Te pochodne wchodzą tutaj. Proszę Państwa, jak już powiedziałem, żeby to P było jednoznacznie określone, no to trzeba nań nałożyć pewne symetrie, które spełnia ten człon. No na przykład, gdybyśmy tutaj do tego P, można zawsze dodać coś, co jest antysymetryczne w mu nu. Dlaczego? No dlatego, że to będzie zwężane z czymś, co jest symetryczne w mu nu, więc widać, że to nie jest dobrze określone. Co więcej, proszę Państwa, widać, że to K zawiera w sobie tylko część, tą po odrzuceniu części całkowicie symetrycznej. W związku z tym tę część całkowicie symetryczną można bezkarnie dodawać i to nie zmieni tego K, w związku z tym ta pochodna też się nie zmieni. Konkluzja, która jest niczym innym jak powtórzeniem konkluzji, którą zrobiłem na jednym z poprzednich wykładów. Na P trzeba nałożyć takie tożsamości, które są dualne do tych tożsamości, które spełnia różniczka Lagrangianu. Proszę Państwa, no ale teraz nie chciałbym, żebyście mnie uważali tutaj za oszusta, bo no przecież są te równania i koniec, to są równania Eulera-Lagrange'a. I gdzie tu jest napisane, że ja muszę te tożsamości nałożyć? Co by było, gdybym nie nałożył? Ano nic by się złego nie stało. Gdybym nie nałożył, to P nie byłoby jednoznacznie określone i w związku z tym te równania by zawierały część,
która jest jednoznacznie określona, oraz tę część, którą by można nazwać cechowaniem, która nie podlegałaby żadnym równaniom dynamiki. No i w związku z tym nakładanie tych tożsamości od początku to jest po prostu taka, jakby to powiedzieć, utrzymywanie higieny rachunków, żeby nie zajmować się rzeczami, które są dowolne i nie podlegają żadnym równaniom. Czyli innymi słowy, wyciągnijmy z tych równań tylko tę zawartość, która jest jednoznaczna. Także to, co ja teraz robię, to jest, prawda, pewnego rodzaju wyczyszczenie sprawy. Dobrze, więc kierując się tą higieną prowadzenia rachunków, odrzucamy wszystko, co nie jest jednoznacznie określone i co może być dowolne, prawda? No, to tak jak uprawiając elektrodynamikę, nie bierzemy pod uwagę że stanu wulkanu na Stromboli, dlatego żeby nam to nie zawracało głowę. Do rozważań czystej elektrodynamiki bierzemy tylko pod uwagę elektrodynamiczne stopnie swobody. Innymi słowy, proszę Państwa, nakładamy na P tożsamości. Jakie? No, dualne, bo to, prawda? Dobrze, przepraszam bardzo, jeszcze może jedno wyjaśnienie. Z tego, cośmy tutaj powiedzieli, widać, że to P jest lambda mu nu kappa, no to niby jest pochodna Lagrangianu po pochodnych współczynników koneksji. Ale z tego wzoru wynika, że to jest to samo, co pochodna Lagrangianu po składowych tensora krzywizny. Prawda? No, żadna z tych pochodnych nie jest dobrze określona, dopóki nie nałożymy tych samych tożsamości na P, co na K. No więc nakładamy. Dobrze, no to mam nadzieję, że teraz już Państwo nie weźmiecie mnie za oszusta, że próbuję tutaj jakieś dodatkowe jeszcze warunki. Te dodatkowe warunki to jest po prostu ograniczenie się do tego, co jest ściśle konieczne do sformułowania tej teorii, a to, że jeszcze można oprócz tego do każdego z tych obiektów coś tam dodać, co jest dowolne, to nie ma żadnego znaczenia. No dobrze, więc po pierwsze to P powinno być symetryczne w dwóch pierwszych, ponieważ od samego początku te nasze gammy są symetryczne. A po drugie, część całkowicie symetryczna powinna być równa zero. O. Czyli od początku to jest tyle. No i będziemy teraz, proszę Państwa, kontynuowali te rachunki. No więc tak, ponieważ właśnie założyliśmy, że część całkowicie symetryczna tego P jest równa zero, to ja tutaj mogę sobie bezkarnie dodać coś, co jest całkowicie symetryczne, bo to i tak po zwężeniu z czymś, czego część całkowicie symetryczna jest równa zero, niczego
nie będzie, niczego nie zmieni, prawda? Ha, no to już prawie, proszę Państwa, byłaby ta krzywizna. No ale to nie jest krzywizna. No to proszę Państwa, zdobądźmy się tutaj na odwagę i dopiszmy jeszcze ten człon gamma razy gamma. Oczywiście to jest oszustwo. To jest oszustwo, w związku z tym zaraz musimy to naprawić. No dodaliśmy i odejmiemy to, cośmy tutaj cynicznie. I ja może to napiszę w takiej postaci. P razy delta gamma razy gamma. No, no i teraz no to oszustwo zostało naprawione, prawda? Co tutaj odjąłem? A nie, tutaj, przepraszam, jak tu odjąłem, to tutaj muszę dodać. Dobrze. No dobrze. No to teraz, proszę Państwa, równa się tak. Przepiszmy to. No może przepiszę jeszcze ten kawałek, plus P delta, a tutaj coś kwadratowego w gammach. No i a na samym końcu, no to został nam tensor krzywizny, prawda? Czyli plus P lambda mu nu kappa delta i tu już jest po prostu tensor krzywizny, lambda mu nu kappa. O. Oj, przepraszam bardzo. No i teraz zachodzi pewien cud, przy czym można było ten cud przewidzieć, dlatego że ponieważ Lagrangian, jeśli jest niezmienniczo zależny od czegoś niezmienniczego, to nie mogą tutaj wychodzić nam jakieś dziwne równania, tylko muszą wychodzić równania niezmiennicze. Otóż proszę Państwa, co to jest różniczka czegoś kwadratowego w gamma? No to będzie w cudzysłowie P razy gamma d gamma, prawda? P razy gamma d gamma. No i teraz ja mógłbym przeprowadzić ten rachunek, ale ja, proszę Państwa, go nie przeprowadzę, dlatego że to jest piękne ćwiczenie dla Państwa, żeby pokazać, że ten dodatkowy człon, który tutaj wyjdzie, to jest dokładnie to, co potrzebujemy, żeby przeprawić tę pochodną na pochodną kowariantną. To jest bardzo ładne ćwiczenie. To nie jest długie ćwiczenie, to takie 4-5 linijek takiego rachunku różniczkowego. Czyli innymi słowy, co ja Państwu udowodniłem, opuszczając kawałek, że to jest tak. Po pierwsze, to jest pochodna kowariantna tego obiektu. Tak, przepraszam bardzo, delta samego gamma plus P lambda mu nu kappa delta tensora krzywizny. O. No było to oczywiste od samego początku, że tu nie mogą występować jakieś równania, które nie są niezmiennicze, prawda? No bo używaliśmy tylko wielkości niezmienniczych. No więc proszę Państwa,
Czym różni się ten wzór od tamtego wzoru, od tego pierwszego? No różni się tym, że dokonaliśmy jak gdyby tutaj zamiany zmiennych. Mianowicie mieliśmy, czyli to jest tak, zamiana zmiennych. Na początku te wielkości, które wchodziły do Lagrangianu, to były sama gamma oraz jej pochodne. A teraz troszeczkę tej gammy dodaliśmy do pochodnych i w związku z tym sama gamma nadal, samą gammę trzymamy jako zmienne, ale zamiast tych gam wstawiliśmy, zamiast pochodnych wstawiliśmy pewną kombinację. O. I tamten wzór mówił nam, jak wyglądają pochodne Lagrangianu po tym i po tym, a ten wzór, któryśmy tutaj zapisali na samym końcu, udowodniliśmy, że tamten wzór jest równoważny temu wzorowi, mówi nam, jak wyglądają pochodne Lagrangianu po tych zmiennych. No to jest zamiana zmiennych. Nic mądrego się... No więc jak to wygląda? Otóż pochodna Lagrangianu po Camus-Nu, no to jest właśnie to nasze P. A ile wynosi pochodna Lagrangianu po gamma? A nie ma. Ten Lagrangian nie zależy od gamma. On zależy od gamma tylko poprzez K. W związku z tym, jak dokonaliśmy takiej zmiennej, to już ten Lagrangian zależy tylko od tej części zmiennych, a od tego nie zależy. Co to znaczy? To znaczy, że równania Eulera-Lagrange'a tej teorii, któreśmy wyprowadzili, wyglądają następująco. Pochodna Lagrangianu po może w innej kolejności, że ten pęd, na razie bardzo tajemniczy i nie wiemy, co to jest pochodna Lagrangianu po krzywiźnie. Wraz z stałym dobrodziejstwem inwentarza, to znaczy wraz z symetriami, które są dualne do symetrii K i które tutaj zostały wypisane. A drugie równanie to pochodna kowariantna tego obiektu, tego pędu, równa się, no chciałoby się napisać dl po d gamma, ale l już nie zależy od gamma. Czyli to jest równe 0. O. To są równania Eulera-Lagrange'a tej teorii. No to na razieśmy się wiele nie dowiedzieli, bo jeszcze jakoś wydaje się, że jest daleko od tego P. No, trzeba by się było wgłębić w strukturę tego P i zobaczyć. No, państwo wiecie, boście czytali, no jeśli nie w jakimś podręczniku, to przynajmniej w Gazecie Wyborczej czy w innym tygodniku, że równania grawitacji to są równania na metrykę czasoprzestrzenną. A gdzież tu jest metryka? No na razie nic nie wiem, ale zaraz, wkrótce do tego dojdziemy. Proszę Państwa, wyprowadziliśmy najogólniejsze równania Eulera-Lagrange'a. No i teraz jeszcze chciałbym sobie uogólnić troszkę tę sytuację. Mianowicie, gdyby Pan Bóg
jeszcze sobie przypomniał, że może są jeszcze jakieś pola materii. Jakieś pola materii, no to by jeszcze wstawił do tego Lagrangianu te pola materii, no to może uogólnijmy to, cośmy teraz zrobili. Mianowicie zobaczmy, jakby to było, i to uogólnienie jest oczywiste, no ale tak dla porządku je zapiszmy, więc przypuśćmy, że jeszcze tutaj by były jakieś pola materii, czyli jest to pole grawitacyjne wraz ze swymi pochodnymi oraz jakieś pole, ja teraz nie precyzuję, czy to jest pole skalarne, czy może elektromagnetyczne, czy jakieś tam, no i oczywiście jeszcze jakieś jego pochodne. No to wtedy i załóżmy, że nadal by obowiązywała ta zasada, że Lagrangian od tych zmiennych elektromagnetycznych zależy tylko od K, w związku z tym tutaj by było phi i oraz pochodne kappa. Proszę Państwa, no więc równania Eulera takiej teorii no byłyby bardziej skomplikowane, bo by zawierały zarówno dynamikę pól grawitacyjnych, jak i tych pól materii. To jakby to wyglądało? To by wyglądało tak, że pochodna Lagrangianu to jest d kappa, a tutaj trzeba wpisać tak. Pęd grawitacyjny następnie pęd tego pola materii, delta pole materii i koniec. To by były równania dynamiki, równania Eulera-Lagrange'a, prawda? No czyli, proszę Państwa, byłoby tak, że to jest d kappa p lambda mu nu kappa delta gamma lambda mu nu kappa plus sam pęd lambda mu nu kappa delta, no te pochodne, no a na równania Eulera Lagrange'a materii, no na razie są takie jak zazwyczaj, prawda? Czyli to jest, ach, to nie będę tego zmieniał, bo tutaj kappa, p, kappa, delta, fi. I proszę Państwa, dokładnie tak samo byśmy postępowali, mianowicie dokonalibyśmy zamiany zmiennych. Tutaj byśmy dodali jeszcze to, co trzeba, w związku z tym byśmy mieli jeszcze dodatkowy człon typu P razy gamma i w związku z tym to jest równoważne czemuś takiemu. Tutaj jest krzywizna. Tutaj by było właśnie P lambda. Oj, zaraz, co ja zrobiłem? Ja bardzo Państwa przepraszam. Tutaj nie ma gammy. Skąd się ten człon wziął? Ten człon się wziął z działania tego różniczkowania na P, więc ta gamma zostaje. Przepraszam, bardzo Państwa przepraszam, coś tutaj pokręciłem. P lambda mu nu kappa delta K lambda mu nu kappa. No i jeszcze plus te równania materii, których na razie nie będziemy analizowali za bardzo. Czyli na czym to wszystko polega? Na tej samej zamianie zmiennych. Że zamiast pochodnych gamma wprowadzamy K, dzięki czemu ta pochodna zmienia się na pochodną kowariantną
I teraz, jeśli jest tak jak tam, to Lagrangian nie zależy od gamma inaczej niż poprzez k. W związku z tym równania Eulera-Lagrange'a są takie same. No to jest pochodna po k i już dobrze. No i chyba zrobimy przerwę. Dziękuję Państwu.